Droga siostro, drogi bracie w Panu Jezusie Chrystusie, rozpoczynamy nowy rok 2016. Chciałbym złożyć Tobie dzisiaj szczególne życzenia na ten nowy rok. Z Biblią na co dzień znajdujemy pewien fragment z listu świętego Jakuba z 4 rozdziału, w którym apostoł Jakub napisał takie szczególne słowa. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok, będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. To niezwykłe słowa, bowiem mówią one nam o tym, że powinniśmy planować w naszym życiu bardzo wiele. Jest nowy rok, nie wiemy, co on nam przyniesie, nie wiemy, co on tobie przyniesie. Możesz planować, planowanie nie jest niczym złym. Ale z drugiej strony powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę w tym planowaniu należy zostawić przestrzeń na działanie Pana Boga. On jest suwerenem. On zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jego drogi są wyższe niż nasze. A więc powinieneś dokonać skoku w zaufaniu. Ale nie jest to skok w przepaść, ale w objęcie kochającego Boga. Nie wiem, co cię spotka. Życzę tego, aby same dobre, najlepsze rzeczy, aby twoje życie było w tym roku wypełnione wieloma wielkimi sprawami, byś znajdował inspirację do podejmowania się nowych wyzwań, albo też realizował te, które do tej pory były twoim udziałem. Ale pamiętaj, że tak naprawdę powinniśmy zaufać Bogu i Jemu powierzyć swoje życie. Takie zaufanie daje coś niezwykłego. Daje poczucie bezpieczeństwa i pokój. Cokolwiek nas spotka w tej długiej perspektywie, i tak będzie to dla Twojego dobra. A więc w tym nowym roku 2016 życzę Tobie takiego wielkiego, pełnego zaufania Bogu.